Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Construction Simulator 2015 na moim kanale, gdzie ze mną Mati. Good morning. No i w dzisiejszym odcinku Guten Morgen. Bierzemy zlecenie dom jednorodzinny z poddaszem. Przetransportuj małą koparkę na plac budowy, zabierz ładunek, jeden kontener ze składu budowlanego, kop wyznaczony. Ja dużo. I wszystko. Ty tam weź dużą, dobra, ja jadę po kontener. Dobra, Mati już tam leci, ja jadę po ten kontener. Żeby nie było. Mnie materiały już tam leżą na ten. Musimy sprawdzić co dokładnie leży na placu u nas na firmie. Ja wiem skąd, czemu tam leży. Tam jest połowa nie tych cegieł co trzeba, ale jest okej. Proszę, żebyś był cicho. Także no. Ja tu mam taki spoiler mały. Tak, oni nie mają. Musimy wziąć kontener jeden. Kup. Już mogę zacząć kopać, bo wiem gdzie. No, tylko nie kop tak jak ostatnio. Dobra. Zlecenie na około 28 minut. Myślę, że nam gdzieś obok, około tyle gdzieś wyjdzie. Może ciutkę krócej, albo ciutkę dłużej. Nie wiem. Powinienem zastanowić się nad kupnem nowego pojazdu. Zobaczymy. To w swoim czasie też mamy garaż pełny, także nie wiadomo, nie wiem gdzie byśmy mieli go schować. Gdzie to? Dobra, można rozłożyć. Dobra. Trzeba wsadzić go. I będziemy mogli tak i skrócić i jedziemy na plac budowy. Już zaraz będzie pierwszy etap za nami, to Mati już kopie. Nie ma co kopać. Jak nie ma co? Nie ma co. Jak jest tam? Zajumali dziurę. Tak. Nie, bo dopóki nie przywieziesz, to mi kresek nie wytyczą. Ja wiem gdzie kopać, ale znowu wykopię dookoła. Lepiej nie. Nagrywamy ogólnie ten odcinek drugi raz i to zlecenie przez tego pana oto. Ja przeze mnie to sama koparka wyleciała w powietrze z materiałem. A ten pan się wkurzył, bo mu się czwarty raz nie chciało tego układać. Co poradzić, no? Zdenerwowałem się lekko. I niestety. No, lekko. Ja poproszę o przywrócenie replayu z tamtego nagrania. I zdecydujemy, czy to było lekko. Proszę nie kręcić bączków. No. Się cofnij. Cycu! Tak miało być. Tak miało być, wylądowałem na kołach, jest dobrze. Mnie nie denerwuj. Ja sobie kółka grzecznie kręcę, ten mi się wpierdziela w trasę. No, no to może tak zostawię, nie? Wtedy. Tak sobie nie. Jedam sobie kop. A ja do ciężarówka z żurawiem. I teraz tak, trzeba wysiąść. I musimy sprawdzić, co my mamy, a czego nie mamy. Czekaj, pokaż zlecenie. Muszę mu przywieźć tak. Zabierz ładunek. Cztery małe cegły, glina. Glina. Mamy tu gliniane cegły. Mamy takie inne, a tu mamy... Mamy wszystkie, jakie się dało, kurde, bo ktoś, kurna, źle na fakturę popatrzył ostatnio. Cztery małe dachówki, to jest... Tak, dachówki, a to jest materiał izolacyjny chyba, tak? Nie, tu są dachówki, dwie mamy. Dobra, to pierwszy pojedziemy po te małe cegły. Żeby mieć już ten drugi etap za sobą. No. Nie czuj się tak tam. No bo jak lecę koparką w powietrzu, to się muszę. Ja sobie chopię, odkładam grzecznie ziemię na kontener, no dup. Lecimy obydwa. Nie musisz już kopać. No tego kontener trzeba znaleźć. No zaraz, zabiorę go. Pierw tam to musi być. Oba znalazłem. No i go jedź, odwieź tam do żwirowni. O nie, ja tylko go zostawiam tu, gdzie go zastałem.
Nie, jedź go odwiedź, nie. Dobra, idę ty. Ja się tym nie bawię, mam co robić. No wcale, nie masz. Ja to mogę wyrzucić. Kurwa. Ja przez chwilę. Panie kierowniku, man się spier. Dlaczego to wszystko u ciebie działa, aby było upośledzone? Bo ty jesteś kurwa jebnięty. Nie mogę jechać szybciej. Panie sprzęgło jebło. No patrz, pierdzielony automat, no. No nie dżij tak tego ryja, kurwa, u siebie nie jesteś. Właśnie problem w tym, że ja jestem, no. W swoich czterech ścianach studyjnych. Gdzie ty jesteś, kierowniku? Na... tym. No, na sklepie. Na składzie budowlanym. Kurwa. No, dobra, przeżyłem. Jadę jeszcze wciąż. Po wpytę. O Boże. I na skróty, jak wszyscy. W końcu. Priam. Widzisz, patrz, jak szybko drogi zaoszczędziłem. Ja mniej spaliłem przy okazji. Ty się mną wysługujesz, tak byś nie będzie. Ja to porzucam w tym lesie i ja to mam fajland już. No, także Piotruś, idź się uczyć Blendera. Nie wsadzaj tam palców do środka, bo się utnie. No, Piotr się skupia. Aż mnie się słyszy. Udaje. Myśli, że tego zignoruje. Takiego fała. Pa. Ja pierdolę, możesz na... A, wiedziałem, że się złamie! No! To uderza w ambicje każdego. Jak ktoś to nieprawda. Nie widział. Zapraszam wszystkie kobiety. No bo taki mały! No Boże. No, to ja już jestem. Wróciłeś już z tym? Kontenerem? No. Po co kontener? Miałem go zostawić. No, ale... No, tylko porzuciłem. Odwiozłeś go, czy co? No, odwiozłem, no. No i etap nam powinno zaraz zaliczyć. Przyszło? Wszystko? Ja tu nie widzę. No ta. Dobra, no to ja zaraz odwiozę. Teraz cegły chcą. Ja już jadę. Tu ostatnio. Ja tu dziurę na cegły już wykopałem, żeby nie uciekły. Tym razem. Ja tą koparkę rozgryzę. Kupisz mi większą, to będzie większa zabawa, ale tam też dam radę. Sam mogę kupić. Stać mnie. No kurna, ktoś nie ma miejsca na bazie. Dobra, backspace'a trzeba strzelić. Dobra, top. Już zaraz te małe cegły przyjadą. Już tam przykuśla. Dobre. Do ładunku. Dobre te cegły będą? Innych nie ma. Na pewno? Puźwa. Co? No, nie wnikaj. Dobre to dobre. No, będą mnie dobre i co potem? Na pewno. Na pewno nie będę odwolił.
A nie, kuźwa. Wyjechał. Też widział, że z firmy wyjeżdżą. Kurna. Idę poterroryzować sąsiadów. O, dobra, etap zakończony. Jak to? No, no ten pierwszy etap zakończony. O, patrz, tu stoi jakiś mini. Czemu ja, że tam wcześniej nie wpadł na pomysł, żeby tu wjechać? O, ja pierdzielę, ale mam kmin. O, ja tam wjadę zaraz. No, no, jadę. No to jedź. Ja jadę też. Panie. Tu 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 tu. Upsi. Co ty robisz tą koparką? Nie wyszło. Ja sobie chcę zrobić tam wjazd, ja sobie go zrobię. Padłem na lepszy pomysł niż ostatnio. Co ty robisz? Nie bój się. Planuję, tak? Coś. Zazwyczaj twoje plany nie wychodzą. Wtedy musi prezes. Wychodzą, tylko prezes ich nie lubi. Finansowe. No, kto kupił siłowe cegły? Kiedy? Masz na to jakieś dowody? No. No? No właśnie. Mam. Na bazie stoją. Leżą w sumie, jak kłody. Ten człowiek mówi jakieś kłamstwa, proszę go nie słuchać. Prezes napierdzielony, kurna, wcisnęli mu wszystko. Jakby się dało, to by pół Ikei wykupił. Proszę tutaj mnie nie mówić żadnych, to są pomówienia. No i proszę, proszę, żebyś był cicho. Tak? Będę głośno. Świat o tym musi usłyszeć. Nie, bo lepiej, żeby żona nie słyszała, że kredyty wzięte. Kto? Żona. A. Ty widział dziewczynę. No ja widziałem porównanie tego. Ale ona twojego już nie. Ja pierdolę. Co tam kopiesz, kurna? Dziurę do Sztochowy. Nie dotykaj! Nie zamierzam. Ja sobie rampę chciałem zrobić, żeby sobie skoczyć. No jo. Trochę nie wyszła, ale może się uda. Zbudowaliśmy! Może byś ze mną pojechał na plac i przywiózł. Nie chcesz tego. Nie, nie koparką. No to... No to nie chcesz tego. Ja sobie tu poczekam. Chyba będzie twój ostatni odcinek z Konstrukcjami. Proszę mnie tam nie bić. Wezmę sobie taksówkę. Etap za nami. Teraz tak, małe sale dachówki. Ile mamy tego? Czekaj. Kupić. 4. Kup i materiał izolacyjny 2. Dobra. I zaraz tu. Sąsiad zaraz szósty level bije. Dobra. Trzeba się rozłożyć. Czekaj, może trochę. Czekaj, bo teraz do przodu trzeba podjechać. Trochę, dobra.
Teraz już będzie pasować. Skąd wiesz? Raczej powinno. Alert box. Co jest w tym etapie jednym, to można razem wrzucić, tak? Nie, one? O, tak. No chyba. Ja się o układanie mi chodzi. No chyba 25 minut się wyrobimy z tym odcinkiem. Do góry teraz. Tam siedzi, coś stuka, ten majster. Lepiej tak, niż bym się zaczął angażować. Ja to, no jeszcze się uczy, to jeszcze, wiecie, to głupie to jeszcze się nie obsługiwać do końca nie umie, a się bierze. Myk, góry. Chyba nie spadnie, ty tam idź, zobacz się, zabezpieczy to na pewno. No zaraz te dachówki będą założone. I materiał izolacyjny i będzie po robocie. Większość i tak fuchy robi ten. Inna firma by tam się tylko taka. Pomocnicza firma. Bo oni zdążyli się wyrobić z tym. Ni? My nie stawiamy tego zbytnio. Trzeba to podnieść do góry, dobra. Jeszcze dwa materiały izolacyjne i będzie można zwijać na plac budowy. Dobra. Mig do góry. O panie, co żeś zrobił? Ja nic. Jeszcze nie jestem. Laga miałem przez chwilę. O kurwa. Dobra. Jakoś przeszło. Da się zaczepić to? Oj nie, no kurwa, trzeba będzie poprawić. Chyba, że nie spadnie. Jak tam myślisz, majster? Drób nie zaraz. To są tany do góry nie poleci. Co? To są tany do góry nie poleci. No, ale gorzej jak bok. Ale przez ból ty chyba nie wypadnie, nie? Co? A nie wiem. Jakby jeszcze nie było testowane, tak? W innych firmach.
No. Siebie. Nachówki szare są źle załatwane. Trzeba jeszcze trochę wyciągnąć tego żurawia. Spróbować je poprawić. O ile się je da poprawić. O panie, rusza się to. Jak dachówki szare, słabo za... Jak mnie to... Dobra. Musimy nie bić. Trochę nam zejdzie na tym sklepie. Bo najwięcej grze czasu mi to zajmie. No. Ja jestem grzeczny. Nie umiem kurna jeszcze ładnie ładować tego. Nie mają mnie. Uczę się dopiero. Wiadomo, wszystko w leasing wzięte. Więc to też nie moje do końca. Kredytów nabrane. Fake space. Dobra, spróbujemy teraz zabezpieczyć. Aha, małe szare dachówki są źle niby, podobno ja słyszałem. Nie wiem. Jak tam myślisz, spadnie czy nie spadnie? Nie wiem. Może się to ułoży jakoś. Dobra. Bardziej o ten materiał izolacyjny się martwię. Nie spadł nam. Bo ja za bez pasu to też tak. No ze sklepu wyjechali. Może mnie nie dobrze. Dobra. Żeby ten typ mi nie wyjechał, bo mu kurwa... Jadzie! Go pozwę. No już niedaleko nam zostało, żeby się udało. Już powoli jadę, żeby to tylko nie spadło. Ciężko ma man. Że od zera pod taką burkę. No. Chłopie! A z buta szybciej będę. Hej, co? Wygrałem. Zabierz tą koparkę. Jaką koparkę? A tą koparkę. To jeliper. Zaraz się samo zmyję, patrz. Łup. No. No zabieraj. No moment, cię muszę odwrócić, tak. O, wśród będzie dzwonił. Myży kulturalni. No to co dzwonisz, penisie? Jakoś dojechaliśmy z tym ładunkiem. Idę go wywalić. Mhm. Czemuś nie wziął Kipra? Kipra byś szybciej to przeżył. A ja ci pomogę. Nie dotykaj. Będę dotykał, bo muszę. Powiedziałem. Dwoń po tego, po Kryśka. Ja już mam taktykę. To mi nie przypierdzi. No to przypadkiem jak już. Dobra, widzę, musi kopcić.
Rozkładać się w ogóle, sąsiad. Ja ci mogę zgarnąć na jedną łykę, nie? A to zbieraj. Ja się poskładam. No. No to niech ładowarką w miarę to poukłada. No, chciał mnie wygonić. Czekaj, sąsiad, uśmiech. Tak, dzisiaj koparka jest grzeczna, dzisiaj ma humorek. No bo wcześniej nam ta koparka, że tak powiem, latała na ostatnich odcinkach. W ostatnim odcinku to się nie udał, nagrania. Teoretycznie, jeśli bym chciał ten materiał obrobić, to gdzieś nie on by miał, nie wiem, 6 minut. Dlaczego? Ja bym zostawił te wszystkie fajne akcje, jak latałem koparką. No nie, powiem. Wszystkie emocjonalne akcje, tak? No o. Przecież u nas ten HDS z Tacticalem latał, jak żeśmy basen robili i co? No i doleciał, no i wyleciał. Dobra, wyjazd. No nie dotyka jeszcze nic, wyjazd. Budowy klasy. No. No i chyba będzie to, no, niedoświadczony czeladnik. I tam... Ooooo! Jestem na ogródku. Hej, uwięzili mnie tu. Za ciule. To ja im teraz niszczę ten dom. Dobra, zwijamy na firmę. Nie da się. Weź mnie, wypuść stąd. Nowa koparkę im zostawimy, kupimy za lepszą. Dobra, sąsiad, chodź na siedzibę firmy. Wszystko tepnięte na siedzibę stoi. Gdzie myślę, że to było na tyle w tym odcinku, bycie ze mną Mati. No nikogo innego by nie było. No tak. No, tak. O, koparka znikła. O, ta. Co się stało? Widać to wszystko jak coś. Co widać? Z firmy było widać, jak leciałeś do góry. Ale ja tu jestem! Podleci. Ja tu jestem! Ale jak obejdzi, podleciałeś do górki, widzę. Także to było na tyle w tym odcinku. Jak to? Koparka! Znalazła się! No, także trzymajcie się, na razie, cześć. Oj.